2 lutego rozpoczynają się w naszym województwie ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży w Wejherowie do wyboru będzie wiele interesujących zajęć organizowanych przez placówki kulturalne i oświatowe. Dla sympatyków sportowego spędzania wolnego czasu prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na hale sportowe. Zajęcia odbędą się od 2 do 6 lutego oraz od 9 do 13 lutego w godzinach od 10 do 13. Szczegółowy wykaz zajęć i miejsc znajduje się na stronie www.wejherowo.pl. Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało również inne atrakcje. Będą to warsztaty cyrkowe, warsztaty teatru cieni, warsztaty projektowania muzyki elektronicznej, warsztaty związane z tworzeniem w ceramice, ale w kontekście ceramiki o tematyce teatralnej. Warsztaty fotograficzne też skupione na fotografii takiej, gdzie rejestrujemy czyjś występ, czyjąś prezentację. Również Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Kaszubskiej w Wejherowie oferuje różnorodne zajęcia i atrakcje dla dzieci podczas ferii zimowych. Zabawy z książką, bal karnawałowy czy konkurs literacki to tylko część atrakcji. Ilość miejsc jest ograniczona, zatem decyduje kolejne zgłoszeń.